sobie trzeba mieć odwagę życia. Po prostu. Nie kierować się tym, że coś nie wypada w tym wieku. Babcia, która chodzi na dyskoteki, czy chodzi naprawdę wieczorki taneczne, nie kocha swoich wnuków. Nie. Żyć swoim życiem, takiego troszeczkę zdrowego egoizmu. Zmusić naszych rządzących do organizowania właściwej opieki nad osobami starszymi, ale nie taki, że pokój kosztuje 7 tysięcy, prawda? Jestem jedną z, jak to się mówi, z tłumu, seniorką, która, prawda, odważyła się żyć 25 lat inaczej, na emeryturze. Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy właśnie na premierze filmu DJ Wika, a u mojego boku sama DJ Wika. Dzień dobry. A dzień dobry, witam serdecznie. Jak się pani czuje jako gwiazda dziś na czerwonym dywanie? Wie pani, no trudno mi to powiedzieć. Czuję się... Może nie czuję się jako gwiazda, bo tak to bym mnie określiła, ale czuję się niezwykle świątecznie. Jestem pod wielkim wrażeniem, że po prostu to spotkało w moim życiu takie wydarzenie. Że to jest takie, prawda, dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ jestem jedną z, jak to się mówi, z tłumu, seniorką, która, prawda, odważyła się żyć 25 lat inaczej, na emeryturze. I po prostu nie sądziłam, że moje życie będzie tak kogoś zafascynuje, że powstanie film. Tak, odważyła się pani żyć i odważyła się pani żyć naprawdę barwnie, kolorowo, za konsoletą DJ-ską. Pani muzyka porywa tłumy, ludzie się doskonale bawią i to prawda, że na emeryturze tak naprawdę zaczęła pani karierę jako DJ-ka. Myślę, że jest to inspiracja dla wielu osób w pani wieku. Ja nienawidzę patrzeć na ludzi starych. Od starości się nie ucieknie, proszę pani, tylko my możemy pokazać starość pięknie. Ja może nie zakładałam, że będę DJ-ką, bo dla mnie zakładałam po prostu, że chciałam pokazać, jak można przeżyć na emeryturze. Jak można przeżyć na emeryturze, dlatego że dla mnie senior, dla mnie w ogóle wiek na emeryturze był takim wiekiem, powiedziałabym, szufladkowym, że wiele rzeczy nie wypada, prawda, że już jest taki wiek powagi jakiejś takiej, prawda, że trzeba zachować dostojnie, bo to już ma się takie odpowiednie, prawda, lata, że po prostu nas nie było widać. Nie było nas widać w życiu publicznym, to znaczy seniorów. I postanowiłam poprzez muzykę, poprzez, prawda, moje działanie w pracy z seniorami, bo pracuję z nimi 25 lat, postanowiłam trochę zmienić. A ponieważ już pracowałam w resocjalizacji z młodymi, więc jest taka, powiedziałabym, moja resocjalizacja mego pokolenia. Rzeczywiście, chciałam do tego również wrócić, ponieważ swoje lata aktywne zawodowo spędziła pani też niełatwo. Praca z trudną młodzieżą. Bardzo. To mi się bardzo przydało, wie pani, dlatego że poprzez właściwe takie relacje między ludźmi, relacje międzypokoleniowe, to mogłam spokojnie realizować te moje marzenia. Myślę, że lubi pani wyzwania. Lubię wyzwania i lubię, po prostu wierzę w to, że na przykład wiele rzeczy można zrobić spokojnie, jeżeli się faktycznie postanowi. I senior jest tak samo po prostu wielką przyszłością. I proszę, się okazało, że senior jest przyszłością naszego narodu, a jest korzeniem naszego narodu, prawda? A więc jeżeli jest korzeniem, więc należało zadbać, należało pokazać seniora. I wydaje mi się, że to mi się udało. Jestem z tego bardzo dumna, że są parady, że są senioriady, że senior jest po prostu już osobą nieanonimową. Jest po prostu godne miejsce ma w życiu społecznym w naszym kraju, prawda? No bo wszędzie go widzimy. I to jest dla mnie, powiedziałabym, taką
radością, takim podsumowaniem, bo ja kończę teraz 85 lat, pracując z nimi 25 lat, pokazuje, że mimo tego wieku można. Można jeszcze nawet zaistnieć na ściance. Baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, take my body in glitter. To jest niebywałe dla moich znajomych, dla moich koleżanek, dla mojego pokolenia. To jest niebywałe, że właśnie w sobie trzeba mieć odwagę życia. Po prostu. Nie kierować się tym, że coś nie wypada w tym wieku, bo to, co nie wypada, to my sami wiemy z waszego doświadczenia, że po prostu są pewne granice, damy, że nie wypada być nieprzyzwoitym, że nie wypada być, prawda, śmiesznym, że nie wypada być w jakimś sposób niedouczonym, że nie wypada kogoś uczyć, jeżeli samemu się nie wie. Najlepiej, prawda, zachować umiar we wszystkim. No i po prostu wydaje mi się, że życie, trzeba mieć odwagę żyć tak, jak się kocha. Uderzyło mnie słowo, właściwie zdanie, które mówi pani w filmie, że osoby starsze to tak jakby są już niepotrzebne społeczeństwu, że tak się... No tak, proszę panią, jest, ponieważ prawda jest gorzka. Mamy teraz czas taki, że zanikają rodziny pokoleniowe. W związku z tym no, wszystko się zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia, bo przecież gdyby się nie zmieniało, to byśmy byli w kamieniu, w opoce kamienia upadłego. Wszystko się zmienia. Zmieniają się nasze rodziny, prawda? Zmieniają się nasze układy, nasze relacje w rodzinach, bo jeżeli mamy, zanikają te rodziny pokoleniowe, bo młodzi wolą mieszkać sami, sami sobie organizować życie, jeżeli, prawda, dobierają się w związki. W związku z tym czasami mama czy tam ojciec stary zostaje samotny, prawda. Dużo osób wyjeżdża młodych za granicę. Dużo osób, prawda, przeprowadza się ze wsi do miasta. Także po prostu wszystkie zmieniają miejsca zamieszkania, zmieniają, prawda, pracę. No. I te związki takie rodzinne, one się po prostu zmieniają. To nie znaczy, że prawda mama, która, czy babcia, która chodzi na dyskoteki, czy chodzi na prawda, wieczorki taneczne, nie kocha swoich wnuków. Nie. Tylko, że musimy brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Że zmienia się również pokolenie. Że zaraz nastaje pokolenie, które będzie seniorami, te, które ma teraz 60, 50 parę lat. Jest to pokolenie wykształcone. Pokolenie, które już, prawda, mamy, pracują. Nie wszystkie są przy mężu, bo moje pokolenie, takie jeszcze, prawda, i starsze, jak ja zaczynałam pracę z seniorami, to było pokolenie takie właśnie w większości przy mężu, prawda. Więc to też ma duże, duże znaczenie na nasze dalsze życie, prawda. A teraz już kobiety mające zawód, mające, prawda, pracę, nie zawsze mogą się zajmować wnukami. Prawda. Nie zawsze mogą po prostu wspierać te rodziny, bo dlatego, że jeżeli pracuje, no to po prostu nie ma na to takiego czasu. I tu już trzeba pomyśleć o tym, jak można zagospodarować nasz wiek, ten właśnie emerytalny, ażeby jednocześnie zachować relacje z rodziną, żeby nie być obciążeniem dla rodziny, a jednocześnie obciążeniem dla siebie, ale realizować życie swoje, żyć swoim życiem, takiego troszeczkę zdrowego egoizmu, prawda? Bo to jest jednak, proszę zobaczyć, nie wszyscy chcą być razem z rodzicami do końca. To są młode małżeństwa, które żyją własnym sposobem, własnym stylem. Owszem, babcia może pomóc, ale najlepiej pomóc i iść sobie do domu, prawda? Ja mam zawsze ogromny szacunek dla starszych osób. Państwo jesteście skarbnicą wiedzy. Na pewno, ale to już, wie pani, to kiedyś było, że starszy człowiek był skarbnicą wiedzy. Obecnie młodzi są skarbnicami wiedzy, bo jest to teraz technika, to wszystko idzie do przodu, ale jeżeli, prawda, pogłębiamy tą wiedzę, jeżeli żyjemy w XXI wieku i żyjemy po prostu tymi wszystkimi sprawami, co niesie nas ten wiek. Nie możemy żyć w XXI wieku, a myśleć tak jak w średniowieczu. To też jest, prawda, w jakiś sposób wtedy odchodzimy od pewnej normy. Także musimy się przystosować do tego XXI wieku i zachować to, żeby nasze własne życie
w jakiś sposób nie utrudniało młodym na prowadzenie swojej własnej rodziny, żebyśmy byli podporą, zdrową podporą, a nie utrudnieniem. A żeby nie być utrudnieniem, no to trzeba zadbać o siebie, prawda? A jednocześnie zmusić naszych rządzących do organizowania właściwej opieki nad osobami starszymi, ale nie taki, że pokój kosztuje 7 tysięcy, prawda? Tylko, prawda, w miarę naszych możliwości. I to jest istotne, że to jest taka, powiedziałabym, coś, co się po prostu przychodzi z wiekiem, z czasem, ze zmianami, a więc musimy po prostu już zobaczyć, że i my też się zmieniamy z racją, tak jak to już, prawda, na Zachodzie. Tam też są rodziny niepokoleniowe. Seniorzy żyją własnym życiem, ale mają ku temu odpowiednie opieki w ramach możliwości swoich ekonomicznych, fizycznych i tak dalej. A u nas jeszcze mamy ten, powiedziałabym, przedział zamknięty. Bo owszem, są domy opieki, ale nie na kieszeń emeryta. Prawda? Pani obserwowała taki fragment rzeczywistości, że najchętniej bym Panią nie puściła stąd, ale wiem, że już kolejka pewnie się robi, więc będziemy powolutku kończyć. Natomiast jeszcze jedno pytanie. Jakie ma Pani plany na przyszłość? Proszę Panią, chciałabym jak najdłużej zachować zdrowie. Zdrowie, samodzielność i niezależność. To jest chyba to jest najważniejsze dla seniora. Zdrowie, samodzielność, niezależność. Mało, ale to, żeby wystarczyło, żeby nie być uzależnionym ani od dzieci, ani od nikogo. Tego Pani życzy. Tego to jest chyba jak najdłużej. I to jest chyba takim, powiedziałabym, daje to taką satysfakcję i przyjemność, bo człowiekowi daje tą przyjemność, że może sam, prawda? I to jest najdłużej chciałabym tak samo zachować. Po prostu. Życzę Pani tego. W dziękuję takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzięki, kochani. Okej.